Yuval Noah Harari. Jest to postać w tej chwili bardzo mocno propagowana w kręgach korporacji cyfrowych związanych z Doliną Krzemową. Według Harariego wszystkie religie, tożsamości, zarówno religijne, zresztą jak i narodowe, są bajkami. Harari tak bardzo podoba się w tych środowiskach wielkich korporacji z tego powodu, iż z agendy LGBT uczynił swój dosłownie znak rozpoznawczy. To, co spowodowało, iż Harari cieszył się tak wielką popularnością, to jest jego projekt udoskonalenia genetycznego i biologicznego człowieka.